Jeżeli są ludzie, którzy o górach widzą wszystko, bądź prawie wszystko, to z takim człowiekiem się spotkałem. Janusz Majer, autor takiej oto książki. Książki o górach, ale nie tylko o górach. Januszu, góry to twoje życie? Trzeba powiedzieć, że współautor właściwie, bo ja tu opowiadałem, a Darek to spisywał. No trochę tego życia w górach spędziłem, także nie wiem, czy można tak powiedzieć, no żyje się czasami także w dolinach, no ale był taki okres w moim życiu, to lata 80., że w górach spędzałem masę czasu i do dzisiaj żona mówi, że dawniej to wyjeżdżałeś po 2-3 miesiące na rok i było fajnie, a teraz siedzisz w domu i marudzisz. Ta książka się bardzo mocno zaczyna, bo zaczyna się od Everestu do 89 roku, który jak dla mnie, jako nie, no, obserwatora, człowieka, który się ekscytuje górami, to ta wyprawa jakby była też pewnym zakończeniem pewnej epoki, moim zdaniem. No tak się złożyło, że akurat w tej wyprawie zginęła czołówka ówczesnych polskich wspinaczy i to był niejako początek końca tej złotej ery polskiego wspinania w górach wysokich. A jak pamiętasz w ogóle te dni, nie tą wyprawę na Everest? No to była wyprawa zorganizowana przez Genka Chrobaka i to środowisko z Trójmiasta. Myśmy z Arturem Heizerem tam dołączyli w ostatnim momencie. Falko, członek naszego klubu z Katowic, był tam w składzie tej wyprawy już niejako z przydziału. No a Artur chciał się zaaklimatyzować przed południową ścianą Lhotse. Jak pamiętasz, oni zostali zaproszeni przez Reinholda Messnera z Krzyśkiem Wielickim. Także Artur miał brać udział w pierwszej części tej wyprawy, no a ja chciałem pojechać pod Everest i spróbować swoich sił. Co się wtedy wydarzyło? No, wyprawa zdobyła szczyt, to znaczy Genek Chrobak i Andrzej Marciniak, który był takim najmłodszym uczestnikiem tej wyprawy i niejako wziął udział w niej z rezerwy, ponieważ Michał Kochańczyk nie mógł na to pojechać ze względu na kłopoty ze zdrowiem. No ta dwójka, ten najbardziej doświadczony i ten najmłodszy uczestnik wyprawy, zdobyli szczyt Everestu, no i schodzili już. Myśmy mieli taki obóz pierwszy na przełęczy Lola, na którą trzeba było się dostać poprzez trawers szczytu Kumbuce. I na tej Loli spotkała się ta szóstka wspinaczy i to był ostatni dzień, gdzie mieli wrócić do bazy. Myśmy się szykowali na jakiś bankiet, bo to się złożyło z 50-leciem Genka Chrobaka. No i tyle, czekaliśmy. No i nagle odezwał się telefon, dzwonił Andrzej Marciniak, powiedział, że spadła na nich lawina właśnie z tej ściany Kumbuce. Właściwie żył jeszcze Geniu Chrobak i Andrzej, reszta zginęła w tej lawinie. W nocy zmarł Genek Chrobak. Andrzej dotarł tam do tego namiotu, tak żeśmy mu poradzili. Przeszedł przez ten płaskowyż Lola do tego namiotu, który został tam pozostawiony. Nabawił się jeszcze kurzej ślepoty, bo w tej lawinie stracił okulary lodowcowe. No i jakoś po omacku doszukał się zapałek, coś sobie ugotował. Mieliśmy z nim kontakt przez radiotelefon, z tym, że pogoda była taka i niebezpieczeństwo lawin tak ogromne, że zespół, który tam powstał spontanicznie w bazie, międzynarodowy zespół, który miał po niego pójść,
Został też zgoniony przez te lawiny z Kumbucy i właściwie nie można było dotrzeć do niego od strony Nepalu. Wtedy skontaktowałem się z Arturem Heizerem, który był już po tej wyprawie na lotce w Katmandu, i Artur zorganizował akcję ratunkową. Pojechali poprzez Chiny tam do Tybetu. Był Artur, była dwójka Nowozelandczyków, Gary Ball i Robert Hall, i była dwójka Szerpów. No i oni dotarli od lodowca Rongbuk do Andrzeja i go sprowadzili. Andrzej w te ostatnie dni, tam jak już czekał na tą pomoc, to komunikował się z nami w taki sposób, tym radiotelefonem, że no, wyładowała się bateria i po prostu ja zadawałem pytanie, a on klikał raz albo dwa i to było tak albo nie. I jak tego ostatniego dnia włączyłem radiotelefon, to zamiast tego kliknięcia usłyszałem głos Roba Hola, że dotarli do niego, że jest już bezpieczny i do zobaczenia w Katmandu. Taki był komunikat. Tak to się skończyło. No to było 9 lat po zdobyciu przez Krzysztofa Wielickiego i Leszka Cichego Everestu zimą. I twoim zdaniem to była taka, no co, najlepsza dekada, jeżeli chodzi o nasze zmagania górskie w górach wysokich, nie? Ten rok od 80 do 90. Tak to odbierasz, że jednak, No tak. że nigdy później i nigdy wcześniej nie było tak dobrze. To był taki czas, że dzięki temu, że kluby wysokogórskie mogły prowadzić roboty wysokościowe, więc mogły zarabiać środki na te wyprawy. I były ośrodki bardzo mocne, jak tam ośrodek w Katowicach, czy Zakopane, czy Trójmiasto, czy Poznań. To były środowiska, które mogły zorganizować nawet kilka wypraw w ciągu jednego roku w góry wysokie i mogły też stawiać sobie bardzo ambitne cele, ponieważ w tych środowiskach znaleźli się ludzie, świetni wspinacze, wychowani zimą w Tatrach, wychowani w Alpach. I dla nich te góry wysokie były kolejnym wyzwaniem. I wtedy przecież to się nie da porównać z niczym innym. Takie ośrodki, które organizowały samodzielne wyprawy zimowe na te ośmiotysięczniki, czy Zakopane na Manaslu, czy Gliwiczanie na Daulagiri, czy na Kanchenjunga. No to był wielki wysiłek organizacyjny, ale też takie sprawdzenie się w logistyce, w załatwieniu różnych dziwacznych spraw po drodze. No bo przypomnijmy, że jednak to były czasy te PRL-u, troszkę takie siermiężne, a my w tych czasach nie tylko, że żeśmy potrafili wyjeżdżać w te góry, zarobić pieniądze na to, żeby te wyprawy doszły do skutku, to jeszcze osiągać znaczące cele, które do tej pory są uznawane na całym świecie. Wojtek Kurtyka wtedy powiedział: na każdym ośmiotysięczniku polska droga. I tak było. Te kluby to robiły. Poza tym ta para Wojtek Kurtyka, Jurek Kukuczka, wtedy jedna z najsilniejszych par w górach wysokich, która promowała ten styl alpejski, i te ich przejścia są do dziś no, wielkimi osiągnięciami. Także tak widzę ten okres. Czas no, niebywale wspaniały. No, jak rozmawialiśmy, zanim odpaliliśmy kamerę, to poglądam te filmy i dla mnie to jest coś niesamowitego, jak te góry w jakim stylu zostały zdobyte. No i budzi się we mnie takie pytanie, a wspomniałeś Wojtka Kurtykę.
dlaczego rzucił pewnego rodzaju no, granat w to wszystko, nie? Że jednak trochę zdeprecjonował te nasze zmagania w latach 80., te nasze sukcesy. No. Nie wiem, jak się na to zapatrujesz na te ostatnie słowa, które powiedział w Gazecie Wyborczej. No, dla mnie to jest no, przykra dosyć sprawa, bo nie wiem, czy musiał, czy tak. Część tych jego ocen jest krzywdząca wyraźnie. Jeżeli mówił o Jurku, to on miał mu, tak, ma mu za złe to, że dał się wciągnąć w ten wyścig z Messnerem w zdobywanie tych szczytów ośmiotysięcznych. No ale powiedzmy sobie szczerze, Messner, który tyle świetnych rzeczy zrobił w górach wysokich, jak samotne wejścia na Nanga Parbat, czy samotne wejście na Everest, czy na wejście po raz pierwszy na Everest z Havelerem bez tlenu. W końcu też dla niego te 14 ośmiotysięczników było pewnego rodzaju wyzwaniem i usiłował być pierwszym człowiekiem, który tą kolekcję zgromadzi. I te ostatnie jego cztery wyprawy, no to były normalnymi drogami. Czymś takim, które Wojtek deprecjonuje, że nie należy chodzić. No a nie wiem, no były takie czasy, a z kolei myśmy jako środowisko usiłowali też Jurkowi, który startował o wiele później od Messnera, miał zupełnie inne możliwości i finansowe, jakoś pomóc mu, by też kompletował te swoje ośmiotysięczniki i dlatego te dwie wyprawy na Czooju i na Daulagiri, gdzie Jurek przychodził trochę później niż inni uczestnicy tej wyprawy, no ale przecież nikt go tam nie wniósł na ten szczyt, on robił to sam. No, ja pamiętam o Daulagiri, wtedy mieszkałem tu w Katowicach, rano kiedyś obudził mnie Andrzej Czok, przyszedł właśnie po tej wyprawie odmrożony, chodził w koflachach, w samych, w jednym bucie, w tych plastikowych skorupach. Przyszedł, bo miał odmrożone te palce. Siedzieliśmy u mnie w kuchni i on opowiadał o tej wyprawie. To była no, niesamowita rzecz, którą oni wtedy w dwójkę z Jurkiem zrobili. Mimo tego przygotowania wcześniejszego dołu tej wyprawy. No i Jurek robił też niesamowite rzeczy, jak samotne wejście na Makalu, częściowo nową drogą. I jak ta droga na południowej ścianie K2 statkiem piotrowskim. No, Wojtek zarzuca Jurkowi, że ginęli czasami jego partnerzy na tych wyprawach. No i jeżeli, Krzyśkowi Wielskiemu. Krzyśkowi też, no ale wyobraźmy sobie, przypomnijmy sobie na przykład Boningtona i jego takie milowe kroki w zdobywaniu gór wysokich, jak południowa ściana Napurny, jak południowo-zachodnia ściana Everestu. No, na tych wyprawach też ginęli ludzie, jak próba na K2, gdzie ginie Nick Iskurt, jak ta grań północno-wschodnia Everestu, gdzie najlepsza dwójka ówczesna ginie, Joe Tasker i Boardman. Wyobraźmy sobie, że ktoś w Anglii powie, że Bonington, realizując swoje ambicje,
zabijał uczestników tych wypraw. No przecież to jest bzdura, no a o takiej bzdurze możemy przeczytać w tym tekście Wojtka. No. Poza tym. No i też, proszę się wejdę słowo, no i też padają takie takie określenia, że Himalaje się poniekąd drogi na K2 bądź na jakieś inne ośmiotysięczniki zamieniają się w nieskończoną orlą pęcherz, że są tak przygotowane przez szczepów, że praktycznie już wymiar sportowy nie istnieje. No to. Dla mnie wejście na każdy ośmiotysięcznik jest absolutnie topem wyczynowym, jeżeli chodzi o organizm. I dla mnie to nie osobiście, tylko że ja nie jestem spinaczem, to nie jest istotne, czy ta ściana jest przygotowana przez szczepów, czy nie jest przygotowana. Wysiłek jest wysiłek, jest to strasznie wysoko, nie ma tam tlenu, No, organizm nie pracuje, ja organizm nie działa. mam trochę inne zdanie na ten temat. No. Wydaje mi się, że to, co się teraz dzieje poprzez te wyprawy komercyjne i poręczowanie tych ośmiotysięczników wszystkich praktycznie gór od podstawy ściany do wierzchołka, bardzo sprawne poręczowanie przez szerpów i wprowadzanie tych klientów komercyjnych, to jest zupełnie inna bajka i to z tym myśmy nigdy nie mieli do czynienia. Tam Wojtek też robi taki skrót myślowy, że Polacy korzystali czy brali szerpów do swoich wypraw. Nas nie było stać finansowo na to, żeby mieć wysokościowych szerpów. Mieliśmy obsługę bazy przede wszystkim tylko. Także, no, a jedna rzecz, to co się dzieje, to jest teraz, no, trudno jest dyskutować ze zmianami, które na świecie następują. Jest masę gór różnych innych, nie muszą to być ośmiotysięczniki, gdzie można realizować swoje cele. No i tak się też dzieje. No, jeszcze wracając do tych ocen Wojtka. No Wojtek sam nigdy nie był na wysokim ośmiotysięczniku bez tlenu, więc trudno też może mu zrozumieć te rzeczy, które się tam działy, czy śmierć tatka Piotrowskiego na południowej ścianie K2. No zbyt długie przebywanie w tej strefie śmierci było tym spowodowane. No tak samo z tych samych powodów Wojtek Wróż zginął na naszej wyprawie na Magic Line. To były trzecia noc już spędzona na tej wysokości i to bez tlenu. No, przykładem tego właśnie zbyt długiego przebywania na tej wysokości, a co za tym idzie, później tragicznego finału może być wyprawa słowacka na południowo-zachodnią ścianę Everestu. W tej wyprawie uczestniczył Peter Bożik, który był w naszej wyprawie na K2. Myśmy ten ostatni odcinek Magic Line właśnie atakowali w takim lekkim stylu, właściwie bez namiotu. Oba zespoły szły bez namiotu, bez kompletnego sprzętu biwakowego i Wojtkowi się nie udało. Dla Wojtka było to już za dużo, ta trzecia noc, w której schodzili z wierzchołka. Natomiast wracając do tej wyprawy Słowaków, oni chcieli zdobyć w stylu alpejskim właśnie tą drogę Boningtona na południowo-zachodniej ścianie. Liczyli, że będą mieli dwa biwaki. Też szli tak na lekko, jak myśmy wtedy na K2. No niestety musieli spędzić trzecią noc, a byli jeszcze poniżej wierzchołka południowego. No jak dotarli do grani, popsuła się jeszcze pogoda i cała czwórka nie wróciła. Więc styl alpejski na wysokim ośmiotysięczniku to jest zupełnie inna bajka niż styl alpejski na szczytach siedmiotysięcznych. Także tu są tego rodzaju różnice. Powiedz mi, co. Jeszcze nie zgodziłbym się z jedną też oceną
Wojtka sytuacji w polskim wspinaniu. Widać, że on jednak nie jest na bieżąco, na bieżąco nie śledzi tego, co się dzieje i właściwie jest też zasklepiony w tych swoich latach 80. i swoich latach chwały, bo nie zauważył, że jest grono świetnie wspinających się ludzi w Alpach, na Kaukazie, ludzi, którzy teraz, przed nimi teraz te drogi w stylu alpejskim na szczytach w górach wysokich. Już podczas tego mojego kierowania tym polskim himalaizmem zimowym, który program właściwie nazwałem wtedy Polski Himalaje, tak nakierowałem większą uwagę na to, żeby finansować i wspierać też wyprawy małych zespołów na szczyty niższe i mogliby pokonywać drogi właśnie w stylu alpejskim. I dwie takie świetne wyprawy się wtedy odbyły. Była wyprawa warszawska do Lachit Valley, do doliny w Karakorum, gdzie nikogo nie było przed nimi. Zrobili w stylu alpejskim dwie piękne drogi, a w rejonie Miniakonki z kolei wyprawa wrocławska plus Richer, bo tam był Waldorf, czyli takie maksywę, czyli Zając i Rutkowski. I zrobili piękną drogę na niezdobytym wcześniej szczycie 6000. 3 dni do góry, 2 dni zejścia. Droga, która pretendowała do Złotego Czekana i myślę, że ona niczym nie odbiegała od tych dróg, które w tamtym roku to wyróżnienie uzyskały. No także nie tylko te wielkie wyprawy, które Wojtek na które Wojtek się jak gdyby nie zgadza, nie tylko to było celem jak gdyby tych działań Polskiego Związku Alpinizmu. Nawet te wyprawy zimowe, to też były przecież wyprawy zimowe Artura Heisera, były wyprawami małymi. No, na Gaszerbruma pierwszego to była wyprawa 4 osoby, właściwie 2 wspinaczy. Artur im pomagał trochę, Agnieszka Bielecka jako kierownik bazy. Wyprawa na Broad Peak też nie była wielką wyprawą. Jedynie taką klasyczną, dużą wyprawą to jest ta, którą żeśmy organizowali usiłując zdobyć K2 zimą. No, wtedy nie wyobrażaliśmy sobie, żeby to w małym zespole czy w stylu alpejskim można było to K2 atakować. No, zresztą K2 zostało zdobyte zimą też przez dużą wyprawę profesjonalnych wspinaczy, szerpów, którzy świetnie tą drogę zaporęczowali, no i mieli trochę szczęścia, jeżeli chodzi o pogodę. A Janusz, powiedz mi, czym jest teraz w Himalajach styl? No, na pewno jest preferowany ten styl alpejski, czyli jest nieduży zespół, który wspina się bez poręczowania. No, natomiast część ludzi też na wielkich ścianach wspina się tym systemem kapsułowym, czyli portaledże, przeciąganie tych portaledży, no, taką drogę na Trango. Na Great Trango zrobił Marek Raganowicz i Tomaszewski. Natomiast wydaje się, że obecnie ten program, który powstał w Polskim Związku Alpinizmu, czyli Polski Himalaj Sportowy, tak został nazwany, no to jest dedykowany dla tych
młodych ludzi, którzy świetnie się wspinają w Alpach i w Kaukazie, a teraz chcą przenieść te swoje doświadczenia w góry wysokie. Zobaczymy, kolejne 2-3 lata nam to pokażą. No dobrze, to cofnijmy się trochę w przeszłość. Twoja ulubiona wyprawa na Ośmiotysięcznik, w której ty uczestniczyłeś, w której zdobyłeś? No, ja mogę powiedzieć, że moje wszystkie wyprawy mogę je traktować jako moje ulubione, bo dla mnie nigdy nie było głównym celem to ten wynik sportowy. Natomiast sam udział w tej wyprawie, sama możliwość przebywania z ludźmi, z kolegami i gdzieś w tym niesamowitym terenie, no plus te doświadczenia, które taka wyprawa zawsze dawała, czyli to spotkanie z inną kulturą, te podróżowanie, które mnie zawsze ciągnęło, no to wszystko dla mnie znaczyło bardzo wiele i każdą z tych wypraw wspominam jakoś z sentymentem. Jak z Krzyśkiem Wilskim ostatnio rozmawiałem, to on często wspominał o takiej górskiej przyjaźni, że gdzie się nie pojawi, gdzieś dołączą do grupy i wszędzie byli ci górscy przyjaciele. Masz takie odczucie, że zawsze jak jechałeś, to nie był to wyjazd taki, że jedziecie do pracy, jedziecie jako zawodowcy zdobyć górę, tylko jedziesz z ekipą przyjaciół i z ekipą przyjaciół dokonać czegoś wielkiego. No, wracając właśnie do tych lat 80., to naszym jak gdyby takim handicapem w stosunku do tego, co jest teraz, to było to, że myśmy jednak jeździli na te wyprawy jako grono przyjaciół. Myśmy wcześniej razem malowali te kolminy, razem żeśmy jeździli w skałki, razem żeśmy bankietowali i żyli, ja mówię tu na przykład w tym klubie wysokogórskim w Katowicach, jako jedna wielka taka rodzina i spotykali, nikt nie miał telefonu wtedy, a spotykaliśmy się co chwilę, myśmy z Zosią prowadzili taki otwarty dom i co chwilę było u nas pełno ludzi i myślę, że to, że żeśmy jechali właśnie jako grono przyjaciół na wyprawę, gdzie te przyjaźnie się i pogłębiały, które trwają do dzisiaj, to jest zupełna przeciwność tego, jak teraz członkowie takiej wyprawy spotykają się po raz pierwszy na lotnisku i później razem mają się wspinać. No, no właśnie, czy to jest tak, że jeżeli jedzie z przyjaciółmi, ma się taką więź emocjonalną, jest łatwiej spracować w górach, łatwiej... Sądzę, że tak, może to być moje jakieś subiektywne odczucie, ale tak mi się wydaje. Że jednak przyjaźń w górach ma znaczenie, jeżeli chodzi nawet też o zdobywanie szczytu, jeżeli chodzi o... Że wszyscy, jeden za wszystkich. To Krzysiek opowiadał właśnie Wielicki, że dawniej nie było czegoś takiego, że ty wejdziesz, albo ty wejdziesz, że ty jesteś predysponowany do tego, żeby zrobić ten szczyt, tylko każdy miał szansę. To się zmieniło na przestrzeni lat. No, to Krzysiu o tym opowiada i ja to też mogę, tego, że chodziło o to, że wyprawa zdobyła szczyt, wyprawa wejdzie. No przecież wtedy Krzysiu jako tam młody człowiek, jak jechał na Everest, nie był typowany zaraz, że on wejdzie akurat z cichym. Był to przypadek, czy właściwie wchodzili ci, którzy mieli jeszcze na tyle siły pod koniec wyprawy. A ty miałeś taki w swojej karierze sportowej taki przypadek, że akurat na ciebie trafiło i ty robiłeś szczyt? Że nie spodziewałeś się tego, że... Nie. Ja nie byłem na wielu szczytach. No, byłem na Broad Peaku, bo wtedy byliśmy w czwórkę. Wszyscy żeśmy weszli, Krzysiu sobie pobił ten rekord szybkościowy. No, na K2 byłem trochę wyżej niż szczyt Broad Peaku, bo miałem dwa biwaki powyżej 8000 metrów bez tlenu. No, ale zdążyliśmy wrócić i dzięki temu żyjemy, bo gdybyśmy wtedy poszli jeszcze wyżej, no to też zastałaby nas ta burza, która później uwięziła międzynarodowy zespół na tym ramieniu K2. Jest. Są wielkie emocje, wielkie sukcesy, ale też no, towarzyszy temu wszystkiemu czasami śmierć. I
wiesz, bliskich przyjaciół, która potem boi. I to też Kurtyka zarzuca, że ludzie giną, są w górach, potem z tych gór nie wracają i że się robią z tego igrzyska śmierci. Ja osobiście się z tym nie zgadzam, a ty? No w górach zawsze ludzie ginęli i chyba będą jeszcze ginąć, bo jest to ryzyko, bo jest wpisane jak gdyby w tą działalność alpinistyczną. Natomiast no, Wojtek był mistrzem jak gdyby takiego ograniczania tego ryzyka, czy dostosowania tego ryzyka do własnych możliwości. I tu można przyznać rację. Natomiast ja nigdy nie osądzałbym tych ludzi, którzy akceptowali taki stopień ryzyka, który czasami był okazał się zbyt może wielki i oni źle kończyli. No, myślę, że to ich pasja jednak doprowadziła do tego i nie osądzałbym ich, a raczej ich kultywował pamięć o nich i o ich wyczynach. Bardzo nam się poważnie trochę zrobiło, więc trochę musimy wychillować, że tak się wyrażę. Słuchaj, u Ciebie się zaczęło to wszystko, jeżeli chodzi o Alpy, nie? W 75 roku Mont Blanc. W ogóle skąd pomysł, jak to się wydarzyło, że... Ale to ja tam w Alpach... Ty mieszkałeś w Katowicach jako student, tak? Nie, ja studiowałem w Krakowie, ale po studiach wróciłem tu do Katowic. I po studiach wróciłem niejako do tego wspinania, bo ja tam wspinałem się jeszcze... No, zacząłem się wspinać, miałem 17 lat, ale miałem tam jakiś jeden dobry sezon w Tatrach, a potem się ożeniłem, na studiach jeszcze narodził się syn i miałem taką przerwę w górach. Wróciłem później do klubu katowickiego i też tu działał taki akademicki klub alpinistyczny przy Usiu. I w ramach tego klubu tam był wyjazd właśnie taki w Alpy. Myśmy pojechali od strony Courmayeur tam pod Mont Blanca, ale nie było pogody. Właściwie tam nic nie zrobiłem, żeśmy turystycznie weszli na Mont Blanca. No, ale sam wyjazd, nie wiem, jak załatwiliście paszporty, bo to chyba też nie było. No ale to wtedy było, wtedy to była epoka gierkowska, wtedy było też $100 można było dostać tam. Jakoś na ten, a paszport był ten sportowy, no wiesz, także... Młodzi nie wiemy, $100 to i co za to można było w ogóle kupić, dostać, jak się można było poruszać no za granicą. Właściwie nie za dużo, no także pamiętam, że te wyjazdy kolegów w Alpy były takie, że właściwie wszystko się brało o sobą do jedzenia. Mama nawet brał worek kartofli do Szamoniksu, żeby tam coś gotować. No, ale tyle. Ten wyjazd był o tyle ciekawy, że ja się wtedy umówiłem z Zosią i z moim synem, że dnia takiego i takiego spotkamy się na placu San Marco o godzinie 12 w Wenecji, bo ja wracałem spod tych Alp do Wenecji, a Zosia była na takim wyjeździe w dawnej Jugosławii, czy w Słowenii z synem na takim turystycznym tam wyjeździe. No i ona autostopem przyjechała do tej Wenecji, ja w tej Wenecji już tam 2 czy 3 dni rezydowałem, śpiąc na ulicy. No i potem żeśmy jak oni przyjechali, no to też dalej żeśmy spali na tej ulicy, no bo nie stać nas było na hotel albo na camping. I takich ludzi było więcej tam jak my. Spaliśmy zawsze przed dworcem w Mestre i rano przychodziła policja, kopali nas po nogach i budzili nas, żeby tam podróżni mogli wejść na dworzec. I słyszę tylko, jak ten jeden policjant mówi: o, bambino, a to mój syn spał w mojej kurtce puchowej, nogi miał w rękawach. No i tak żeśmy tego. Potem żeśmy pojechali w trójkę jeszcze autostopem do Florencji, wróciliśmy.
i autostopem pojechaliśmy przez Triest do Zagrzebia. Stamtąd żeśmy mieli wykupiony bilet kolejowy do Polski. No No i tak. to było bardziej ciekawe niż sam Mont Blanc. No, Mont Blanc było tyle ciekawy, że żeśmy zeszli do Chamonixu, spotkali się z chłopakami, którzy tam Z tymi, co się tak bardzo kłócili, co jest zapisane w tej Też, książce. O co mi się kłócili, bo tak przeczytałem, ale za bardzo nie mogę dojść. O szynszyle? myśmy też nie No. wiedzieli, Ale o co im chodzi, to ale bardzo poważna kłótnia była, tak? była. Dobrze mówię, szynszyle? Zgadza Tak, się? pytanie było takie, czy parkę szynszyli można chować w jednej klatce, czy w osobnych klatkach. No i o mało by się nie pobili. No ale to oni mieli już cały sezon wspinania razem, potem byli z tydzień na tym autostopem gdzieś tam do Ale Nicei słuchaj, bo tutaj trafiamy jeździli. na ważną kwestię, bo mówisz, że byli ze sobą cały sezon. Ile można wytrzymać z kumplem w jednym namiocie, na jednej podróży, w jednym autostopie, żeby się nie pozabijać? Jadusz, twoja granica wytrzymałości na No drugiego nie wiem, człowieka? ja podróżowałem z takimi ludźmi, z którymi można było wytrzymać cały czas i dalej się przyjaźnimy i tego nigdy nie mam A tam takich chłopaki nie dali doświadczeń. rady, tak? Bo to już się No potem się skończyło. może nie da. Nie, później dalej byli znowu przyjaciółmi natomiast to było takie może chwilowe. Potem zrobiłeś przeskok Noszak, 7492 metry. To no, mocna już była wycieczka, nie? To była pierwsza twoja wizyta w Górach Wysokich? No tak, ale tu żeśmy, to była wyprawa polsko-znowuż jugosłowiańska, czyli Słoweńcy z Kamnika. Staszek Grudziński był kierownikiem tej naszej wyprawy, ale tam było chyba 13 nas, czy osób, czy 14. Prawie wszyscy weszli na ten noszak, chociaż nie mieli żadnego doświadczenia wcześniej z górami wysokimi. Jeden człowiek tylko był na przedwierzchołku. No. A to tylko dzięki temu, bo ja pojechałem jeszcze do Andrzeja Heinricha i on mi wtedy poradził, jak się aklimatyzować i jak wchodzić na tą wysokość 7000 metrów. Więc jego rady były takie, żeby wejść tam, gdzie ma być kolejny obóz, jeszcze nie spać, zejść na dół, następne wejście, tam się śpi, schodzić znowuż na dół i dopiero przy kolejnym wejściu i spaniu idzie się dalej do góry. No i tak żeśmy się powoli aklimatyzowali. To w Hindukuszu to jest to, że tam ta pogoda była zawsze świetna. No i to pozwoliło nam, że żeśmy wleźli na ten noszak. A powiedz mi, teraz czasy współczesne, Himalaje to są teraz już nie tylko najwyższe i najdroższe góry świata? Niekoniecznie, no my tam z Krzysiem Wielickim zrobiliśmy dwie takie wyprawy eksploracyjne, czy trekkingi eksploracyjne w północne Karakorum, w Dolinę Hunzy, czy właściwie od Hunzy się tam startuje. I to jest coś, co ja tam pisząc artykuły, czy w American Alpine Journal, czy w Japanese Alpine News, promowałem te tereny i to staje się coraz bardziej atrakcyjne. Atrakcyjne z tego względu, że to są doliny, gdzie nie było nikogo, albo była tam jakaś jedna wyprawa w latach XX wieku. I można się tam poczuć jak prawdziwy odkrywca. No, nie musisz się tłoczyć pod ośmiotysięcznikami i tam szarpać te poręczówki, jak mówi Kurtyka, ale pojechać sobie właśnie w takie doliny i jako pierwszy wejść na 6000 niezdobyty szczyt. No to tych terenów jest masę. Myśmy wracając później z tych trekkingów, robiłem zdjęcia, przekazałem je Jerzemu Wali, polskiemu kartografowi, który no, jest jednym z najlepszych znawców Hindukuszu i Karakorum.
I on przez ostatnie lata właśnie, ja mu trochę pomagałem w tym, opracowywał kolejne grupy górskie Karakorum i właściwie w tym roku skończyliśmy całość tych gór, opisanie tych, zakończyliśmy opisywanie tych gór, gdzie są i zdjęcia, identyfikacja szczytów, są mapy Jerzego Wali z tymi jego słynnymi numerami wszystkich szczytów, żeby te szczyty można było jakoś zidentyfikować i określić na mapie. No i te tereny stają się coraz bardziej teraz atrakcyjne. No z ostatniego czasu można powiedzieć, że Jędrek Bargiel zjechał z tego Jawaszsar 2. To był szczyt przez nas, jak gdyby odkryty, nazwany przez Jerzego Wale. Myśmy z Krzysiem w 2011 roku byli od północy pod tymi Jawaszami, a później nasz przyjaciel z Tyrolu pojechał właśnie tam od południa i on mi przysłał pierwsze zdjęcia tego Jawaszsar 2. I jak Jędrek powiedział, że chce jechać na tą Lajlę, to ja chciałem pokazać ci jeszcze zdjęcie innej ładnej narciarskiej góry i on się napalił. No, Radzi się ciebie? Tak, tak, mówię. przyjeżdża. I Przyjeżdża? No tak, to no zdarza trochę sekrety. No to przyjeżdża. Janusz, bo słuchaj, bo sobie taki Karakorum może zrobić, tu ma takie kilka nie, gór. Co byś poradził? Nie, nie, tak to wygląda? wysłałem mu to No. zdjęcie, no i później przed swoim wyjazdem byli u mnie i ten Jędrek Baranowski, i Bargiel, i Darek Załuski. No i dałem im te materiały, jak tam się dostać, jak tego jakieś zdjęcia. No i dzięki temu ten zjazd był zaliczony. No A ja co i tak spojrzał na zdjęcie i mówię, a to w sumie fajne, to nie, bo to pięknie, zjadę sobie. nie, bo to zdjęcie wygląda Jak to bardzo, wyglądało? bardzo ładnie. Zacznę trochę od kuchni, wiesz, jak się planuje takie rzeczy. Zdjęcie wygląda bardzo ładnie, no, No. także to jest no, fajna góra, no, jest taki śnieżny stok. Ta góra tam w górnej części ta ściana śnieżno-lodowa staje trochę i to on nawet zjeżdżając to tam posługiwał się liną chyba, nie wiem, teraz zobaczymy jak wróci, jaki odcinek musiał się asekurować z liny, żeby się tam obsunąć trochę, no a potem już zjeżdżał, no także no tam jeździli później, jeździły też inne wyprawy. Anita Paryc weszła tam wtedy na niezdobyty 6-tysięczny szczyt z Karimem Hayatem. No także, że usiłuje też to. No i to są takie rejony, gdzie zarówno dobry wspinacz znajdzie cel dla swojego, swojego czucia góry i może zrobić właśnie w stylu alpejskim fajną drogę na sześciotysięczniku, a może też pojechać trekker, który po śniegu wejdzie sobie jako pierwszy na jakiś tam szczyt sześciotysięczny czy pięciotysięczny. No powiedz mi, a tacy podpaleni tatrami ludzie jak ja i moi znajomi, którzy no, łazimy po tych Tatrach, no, namiętnie się staramy to robić, nie? Dwa razy w miesiącu, może trzy czasami, w dobrych wiatrach, zwłaszcza zimą lubimy to robić, to takie chłopaki jak my się nadają na takie wyjazdy, na takiej Ja wysokości? jak najbardziej, no to jest właśnie coś takiego, tam jeździli też tacy mniej doświadczeni, że tak powiem, turyści górscy, można powiedzieć, i też zaliczali ładne te osiągnięcia. Tam Jerzy Walach to podsumowywał w ostatnich tam gdzieś saternikach, można to znaleźć, jak tam w tych górach Gundżerape działali Polacy też, między innymi. A powiedz mi, a ty co jeszcze planujesz? Bo rozumiem, że cały czas jesteś głodny tych gór, tych podróży, bo No, tobie się aż oczy ci się zapalają, jak o tym mówisz. chciałbym pojechać znowuż do Pakistanu może albo do Tybetu, ale ostatnio Jerzy Wala opracował znowuż taką grupę górską, to się Shimshak Mountains nazywa. Tam były dwie wyprawy włoskie, tylko w jednej z dolin, druga dolina jest jak gdyby nieruszona, nie ma tam tego, także na jakiś trekking może jak Bóg da i zdrowie pozwoli, bym we wrześniu może pojechał tu z kolegami
Z Wojtkiem Cikiem. Masz ekipę, bo jakbyś potrzebował operatora, to się pisał. No, kto wie, może byśmy coś. Pomyślimy o tym. No to fajnie. Janusz Majer opowiedział nam kawał swojego postrzegania świata, swojego postrzegania gór i trochę o swoim życiu i o swoim głodzie podróży i o tym, gdzie się szykuje. W ogóle bardzo mi było miło. Tak słuchajcie, starałem się nie przerywać, bo wszystko, co mówisz, po prostu nie było gdzie stawić nawet kropki ani przecinka, tak się tego fajnie słucha. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję. No i to wszystko na dziś. My się widzimy w kolejnych odcinkach i w kolejnych spotkaniach. Trzymajcie się, cześć.